I witam tę gorąco w kolejnym programie Bitcoin Phoenix. Dzień dobry, krypto. Dzisiaj mam wiadomości na 3 kwietnia 2021. Mamy sobotę, jest bardzo mało tych wiadomości Powtarzające są praktycznie. Także przejdę przez te wiadomości jak przez las, z wami oczywiście. Życzę wam zdrowych, spokojnych świąt, właśnie które nadchodzą. I widzimy, że wygląda to pozytywnie na altcoin sezon. Bardzo możliwe, że jesteśmy już gotowi, bo crew. Dodaję tutaj informacje na temat pięciu altcoinów, którymi warto może się zainteresować przynajmniej na wykresie, tak? Więc tutaj kuknijcie sobie przez ten weekend, czy warto akurat. Niektóre mnie zaskoczyły, bo tam mamy takie projekty jak na przykład NEM, Nano, IOST, EOS i Siacoin. Dlaczego to są bycze wykresy i jak tam się kształtuje ta cała struktura. Także... Tam zapraszam, zanim wejdziemy w weekend, jeszcze zanim dojdziemy do Końgeko. Jesteśmy na pomaga, gdzie walczymy o rycerza Mikołaja. Mamy 88 tysięcy złotych, zobaczcie już, brakuje tylko 12 tysięcy we Fiacie. Oczywiście we Fiacie, bo można jeszcze w Ethereum, w BTC, LTC i Nano dodać i wesprzeć po prostu tutaj no, tego bardzo zdolnego młodego chłopca, który walczy. No i wydaje mi się, że na pewno tutaj będzie wygrana w tym przypadku. Więc na święta zobaczcie, jak tutaj jeszcze pomaga Josię Mujica, 50 zł anonimowy pomagacz, 100 zł TTKTK 20 zł anonimowy pomagacz to jest 300. Zobaczcie. Także dziękujemy wszystkim za te wpłaty i sprawdźmy sobie, jak sobie radzą kryptowaluty, czyli Bitcoin 58 dolarów. I widzimy też, że no tutaj nadal się nic nie dzieje z tym all time high, ale to jest może dobre. To jest może dobre dlatego, że altcoiny świetnie sobie radzą i widzimy zielono. Już tutaj Ethereum przebił 2000 dolarów. Mamy projekty, które sobie poradziły w ostatnich 24 godzinach bardzo dobrze. Holo 24%, Elrond 14%, Zilliqa 14%. Projekty, które sobie nie poradziły do końca to mamy Filecoin'a minus 12,8%, Airwave minus 99% i Flow minus 8,8. Zastanawiacie się pewnie, co się dzieje z Filecoinem, czy Grayscale pompuje właśnie Filecoina, bo Filecoin niedawno osiągnął nowy rekord wszechczasów na poziomie 238 dolarów. Dynamika wzrostu gwałtownie wzrosła, podziemia Grayscale dodała ich do swojego funduszu. W ciągu ostatnich 24 godzin, ile? Ponad albo prawie 30 tysięcy Filecoinów. Podczas gdy emocje rosną, wiele wskaźników technicznych ostrzega o krótkiej korekcie przed wyższymi. Zlotami, także tu może być delikatna korekta, oczywiście, na Filecoinie wraz ze wzrostem popytu instytucjonalnego. Filecoin nie zrobił nic, ale wzrósł po prostu. Nie trzeba dzisiaj robić za dużo, żeby wzrosnąć. Wystarczy informacja o tym, że ktoś inwestuje Niekoniecznie to musi być wiadomo, jakieś poparte czymś fundamentalnym. Od początku marca wartość rynkowa FIL wzrosła o prawie 550%, osiągając ponad. 200 tutaj w tym przypadku dolarów. Jeszcze niedawno można było go kupić za 36 dolarów, teraz mamy 200, prawie 40. Więc no, mamy też formację niedźwiedzie, które rozwinęły się w postaci zielonej dziewiątki na TDI, świecy i agresywnej 13 świecy. Te sygnały sprzedaży wskazują, że możemy mieć delikatną korektę. Więc tutaj też przed tym przestrzegają, ale biorąc pod uwagę znaczną, zwyżkową dynamikę, która przez, przechodzi przez fal, nie można lekceważyć optymistycznego scenariusza. Handel dwiema zielonymi świecami powyżej obecnej, zielonej jednej świecy unieważniłby sygnały sprzedaży i doprowadziłby do wyższych szczytów, nawet do poziomu powyżej. 300 dolarów. Nie tylko Filecoin sobie świetnie radzi, Binance Coin ustala nowe all time high jako kapitalizację rynkową kryptowalut. Mamy już tutaj prawie 2 biliony dolarów. Chociaż nie udało się przekroczyć 2 bilionów dolarów jeszcze, kapitalizacja rynkowa kryptowalut zarejestrowała nowy rekord, ponieważ BTC osiągnął 60 tysięcy. Ethereum podskoczyło do 2, a BNB ustanowił nowe all time high. Jakie? Zobaczmy dokładniej. W tym przypadku mamy na BNB 300. 50 dolarów, czyli widzimy, jak zielono tutaj jest na tych wykresach. Zobaczcie, zielono. Alcoin sezonowo się nam tutaj robi. Sytuacja z Altcoinami o niższej i średniej kapitalizacji jest również dość zielonkawa. Helium prowadzi 30% wzrostem, a następnie jest Dent 20%, EOS 14%, BitTorrent 14%, Lron 12%, Maker 11%, Zikarz 11%, Synthetix 11%, Stellar 10%. 10%, 10 dziennie, wyobraźcie sobie. Takie wyniki gdzieś tam idziecie do banku i mówicie. Dzień dobry, chciałbym wrzucić 100 tysięcy złotych na lokatę w banku? Czy macie jakąś ofertę na, na, na 10%, 20% może w przeciągu tygodnia nawet? No to pani by spojrzała i powiedziała, z jakiego wszechświata pan tutaj do nas zawitał? A my możemy odpowiedzieć, ze świata spekulacji spekuły kryptowalut. Jest jeszcze drugi świat w tym świecie, i tak ostatnio. Mie tutaj akurat społeczność BSV mówi, żeby pozdrowić wszystkich na te święta wielkanocne tym filmem. Także pozdrawiamy od społeczności BSV. Dla innych kryptowaluciarzy, BSV mówi, że tutaj liczą się fundamenty na dłuższy okres, a nie tylko spekula. Także. Tym małym filmem to nie jest prima Prilis, tylko po prostu dobre wibracje od społeczności BSV dla reszty rynku kryptowalut macie tutaj no, Craig'a Wright'a w innej odsłonie, ale równie dobrze czuje rytm i czy przeczuje na dłuższą metę rynek kryptowalut, nie nam oceniać, ale my wy macie przynajmniej pozdrowienia od społeczności BSV w Polsce na te nadchodzące święta. Posłuchajcie. He's got that. Co tutaj się wydarzyło? To jest ciekawe. Może przejdźmy nawet na tłumaczenie polskie, już jest. Gallinghouse XRP może zostać zastąpione innym tokenem. Podczas wywiadów CNN z Giulio Chatelli, dyrektor generalny Ripple Brad Gallinghouse powiedział, że porzucenie XRP i zastąpienie go jakąś alternatywą może z pewnością być częścią rozwiązania problemów prawnych firm w USA. Hmm, to jest ciekawe, nie? Można po prostu zamienić token. A czemu nie? To, że my Zarobiliśmy na tym tokenie wcześniej, po 600 milionów, razem z Chrisem Larsenem przez innymi osobami. To tam nieważne jest. Ważne, że można go zamienić dzisiaj. Ciekawe, że to pada z ust pana Garlinghousa. Jak on tutaj to cytuje, to z pewnością może być jakieś rozwiązanie. Myślę, że jest to pewien rodzaj osobliwości, że XRP jest tutaj zwycięzcą. Powiedzieli Sek, że Bitcoin nie jest papierem wartościowym, Iter też nie, ale tak naprawdę wszystko inne, jak sądzę, też jest w jakiejś mierze zagrożone. W szczególności biorąc pod uwagę, że to, co zrobili w procesie przeciwko Ripple, mogliby też zrobić z innymi. Wyobraźcie sobie kryptowalutami. Jak pamiętamy, Gullink House i współzałożycie Ripple Chris Larsen zostali pozwani przez amerykańską komisję papierów wartościowych, to już po prostu wiemy. No i Ripple nie boi się też DeFi w tym przypadku, bo Brad Galling House nie uważa, że stablecoiny czy sektor zdecentralizowanych finansów zagrażałby w jakikolwiek sposób Ripple, jako że firma rozwiązuje problem z płatnościami transzagranicznymi. Hm? Także co myślicie na ten temat? Czy faktycznie będzie zastąpienie tutaj XRP w niedalekiej przyszłości albo przejście nie wiem na inny nowy blockchain, a przy okazji widzimy, że tutaj też próbują e, z, zastanawiać się na tym czy Ethereum i Bitcoin nie są securities. To jest zastanawiające, że tak waleczny. Brad House nagle wychodzi z taką informacją. A można by tutaj ewentualnie podziałać bez XRP albo stworzyć od nowa coś, coś, coś nowszego. Także to jest ciekawe. Dajcie znać, co myślicie na ten temat w komentarzach. Zayway Crypto, Sailor z MicroStrategy, nie wydaje się być fanem systemu płatności Bitcoina PayPal. Wow, wow, no proszę, dlaczego? Zobaczmy. A więc Sailor proponując lepsze podejście, napisał na Twitterze, że idealny portfel mobilny w końcu pozwoli ci płacić handlowcom w USD czy euro finansowanych z nisko oprocentowanej linii kredytowej, zabezpieczonej aktywami BTC. Jeśli poziom zabezpieczenia BTC spadnie poniżej progu, można przejść na niezabezpieczoną linię kredytową o wyższym oprocentowaniu i nie musisz sprzedawać swojego bitcoina i ponosić podatków. Wydawało się, że jego pomysł przyciągnął uwagę opinii publicznej, a większość ludzi zareagowała na niego przychylnie. Jak zauważono w komentarzach, bo Michael Sturgy, szef uważa, że zasugerował bardziej korzystne podejście do finansowania udziałów i płatności pozbawione nie niedociągnięć w metodzie PayPala, takie wady jak dodatkowe opłaty wynikające z dodatkowego opodatkowania i konieczność sprzedaży aktywów cyfrowych, ponieważ kryptowaluta użytkowników byłaby najpierw konwertowana na FIAT przed dokonaniem płatności. No tutaj mają problem, wydaje mi się przynajmniej w BTC, w tym całym rejonie, że nie ma skalowalności. W skalowalności, jakiej tutaj byśmy chcieli w PayPalu, na BTC nie da się tego zrobić w obecnej formie. Chyba, że Lightning Network będzie aż tak dostępny, tak świetny, jak nam obiecywali przez ostatnie parę lat, że za 18 miesięcy będzie dostępny, no też tutaj ten Paypal by to przejął. Ale tam pamiętajmy, że też jest problem w Lightning Network, można powiedzieć w niektórych jurysdykcjach pod względem prawnym, bo niektóre e, węzły mogą być tam anonimowo jakoś wysyłane, i nie do końca to jest zgodne z i AML-em, także nie do końca, może, może Liquid. Może coś innego, ale widzimy, że pan Michael Saylor też zauważa jakiś problem tutaj z Paypalem. Ale wiemy, że społeczność kryptograficzna też nie pawa do tego Paypala, tej integracji, bo wiele osób nie chce sprzedawać swoich aktywów cyfrowych, zwłaszcza nie w drodze transakcji podlegającej opodatkowaniu. To jest ten problem, w Paypalu musimy zejść na Fiaty, a co się dzieje z wejściem na Fiaty? To, że w Stanach Zjednoczonych po wejściu na Fiaty musimy zapłacić podatek. I tak samo czytamy często newsy o tym, że możemy zapłacić kryptowalutami za piękne rzeczy, ale w momencie, kiedy schodzimy w nich i kupujemy sobie Lambo na przykład za 200 tysięcy dolarów za pomocą bramki BitPay, tam oni dostają w dolarach. Czyli od tych 200 tysięcy nagle musimy zapłacić też jeszcze podatek. No i tutaj ludzie by chcieli po prostu nie schodzić z krypto i do końca płacić tylko i wyłącznie walutą cyfrową. Co nie jest, można powiedzieć, zgodne też tutaj z myślą, też Michaela Saylora, który mówi, że nie do końca mu to e, pasi. I on by wolał portfele czy funkcję płatności, gdzie przechowujemy tego bitcoina do samego końca. W momencie, kiedy coś tutaj spada dużo, dużo niżej, możemy nagle przekonwertować lub zapłacić większe oprocentowanie w momencie, kiedy to się jest albo przestaje być opłacalne. Były dyrektor Chainalysis zostanie dyrektorem Fincen, wow, Michael Mossier zastąpi Keneta Blanco na stanowisku po dyrektorze Agencji Rządowej USA. Jakim? A więc Financial Crimes Enforcement Network, czyli Fincen pożegna się z organem zarządzającym w kwietniu, a jego następca, Michael Mossier, był główny doradca techniczny Chainalysis zostanie prawdopodobnie wybrany. Więc no, tutaj nie wiemy, jaki jest wydźwięk tej informacji, czy to na plus, czy na minus dla krypto, ale przynajmniej mamy roszady Fincen. Informacja z Forbes'a to jest bardzo ciekawa informacja pod względem tego jak prawo dogania krypto. IRS uzyskuje zgodę sądu na wezwania do kryptowalut, czyli tutaj chodzi o informacje KYC, pełne informacje, jakie transakcje były przeprowadzane na Circle i Poloniexie. Wcześniej IRS też się sądził prawie że z Coinbase'em, ale w końcu Coinbase musiał uzyskać albo dać IRS-owi, czyli odpowiednikowi w Polsce Fiskusa informacja o swoich klientach. Tam było chyba ich 14 tysięcy, jak i nie więcej, tych, którzy wysyłali powyżej 20 tysięcy dolarów rocznie jakąś kryptowalutę. Także, jeżeli mieszkamy w Stanach Zjednoczonych i nie wysyłaliśmy powyżej 20 tysięcy dolarów w roku, może nas to jakoś dziwnie ominąć. Tutaj właśnie mamy 20 tysięcy od 2016 do 2020, a! Sorry. źle to troszeczkę odebrałem 20 tysięcy przez te lata, a nie w jednym roku Czyli jeżeli przesuwaliśmy od 2016 do 2020 roku Wy, powiedzmy Polonieksie czy Circle Za pomocą ich transferu O 20 tysiącach lub więcej Wtedy oni uzyskają do nas informacje I będą chcieli po prostu uzyskać swoje no, Niezapłacone podatki tak, od tych ludzi Wcześniej wzbraniali się przed tym z Coinbase, ale przegrali w końcu, bo Coinbase przez jakiś czas rozpatrywało sprawę, ale Coinbase i rząd w końcu doszli do porozumienia w sprawie bardziej ograniczonej kategorii informacji, które Coinbase przekaże i tak, a to im wystarczy do tego, żeby te osoby, które w tamtym czasie przesyłały te pieniądze, żeby zapłaciły w końcu podatek od tego, nawet opóźniony. No ale tak to widzicie działa, przynajmniej w Stanach Zjednoczonych. Miejmy nadzieję, że w Polsce. Podobnie nie będą działać. Czy George Soros kupuje infrastrukturę w bitcoinie? Wszystko od giełd zarządzających aktywami, powierników, pożeszy przyziemne, takie jak raportowanie podatkowe zysków z kryptowalut i wszystko pomiędzy. Tak mówi Don Fitzpatrick na zdjęciu, dyrektor inwestycyjny Soros Fund Management, wywiad dla Bloomberga. Chociaż nie wiem, czy nie mieliśmy wcześniej informacji, coś mi się obija o głowę, że ten Soros Fund Management nie ma nic wspólnego z George'em Sorosem, ale tutaj zupełnie inaczej do tego podchodzą, bo mamy już w temacie George Soros, czy na, na przykład nie kupuje tego, ale mieliśmy informację, że one nie mają nic wspólnego wście. Także biorę to, powiedzmy, że nie jest to zweryfikowana wiadomość, że one należą do George'a Sorosa, ale Powiedziała, że infrastruktura kryptograficzna znajduje się w punkcie przegięcia, jeśli chodzi o kryptowaluty. Bardziej ogólnie powiedziała, że jesteśmy w naprawdę ważnym momencie w czasie. Coś takiego jak Bitcoin mogłoby pozostać aktywem pobocznym, gdyby nie fakt, że w ciągu ostatnich 12 miesięcy zwiększyliśmy podaż pieniądza w USA o 25%. Czyli chodzi o inflację, i dlatego tutaj widzimy zainteresowanie. Soros niedawno zainwestował w NYDIJ i mało znanego dostawcę danych o nazwie Luka. Także. Ciekawe, czy to jest właśnie George Soros, bo George Soros też ma problemy, nie wiem, czy wiecie, w Main marze, Co tam się dzieje? Wojsko przejęło po. No powiedzmy sfałszowanych wyborach, ale no w mediach troszeczkę inaczej to przedstawiam. Także może, może nie mówmy za dużo, bo jeszcze nam kanał usuną niepotrzebnie. Ale George Soros może mieć problemy finansowe w tym kraju, na przykład, bo ma już poblokowane niektóre konta, więc może przejdźmy do. Kolejnego artykułu. Proszę, proszę. Student Coin jest tutaj w newsie na btcmanager.com, czyli Student Coin Launchpad ICO kończy się za 5 tygodni. Koncentruje się na tokenizacji DeFi i NFT, czyli to jest taki innowacyjny Launchpad ICO. Student Coin w chwili pisania 19 marca, Student Coin ICO znajduje się w rundzie 83, gdzie każdy token kosztuje około 1,5 centa. W dolarze. Celem tej i innej każdej rundy jest zebranie 500 tysięcy dolarów. W sumie projekt ma na celu ukończenie 100 rund, także jesteśmy w 83. jeszcze zostało 17, i dzięki temu ekscytującemu stylowi finansowania zespół zebrał ponad 9,8 milionów dolarów, jednak liczba ta będzie znacznie wyższa, zanim sfinalizują swoje ICO. Co ciekawe, styl zbierania funduszy wybrany przez Student Coin oznacza, że pierwsi użytkownicy, którzy wyczuli szansę, wierząc w swoją sprawę, że są już w pieniądzach, nawet jeśli zdecydują się na likwidację po kursie spot, cena tokena STC w każdej rundzie zbierania funduszy stale. Rośnie. Czyli na przykład w rundzie 82 każdy token SEC został sprzedawany za 0,0152, czyli o powiedzmy tutaj 0,001 centa więcej niż w poprzedniej fazie. Czyli ci, którzy wchodzili na samym początku, plus. Ci, którzy mieli od samego początku ten token, zarobili najwięcej. Już w momencie nawet wydania tego inwestorzy mogą używać swoich kont Coinbase, portfela Metamask i kart do kupowania tokenów STC na dowolnym etapie przed zakończeniem finansowania społecznościowego. Każdy zakup z platformy statowej zostanie zdeponowany w portfelu STC Inwestora. Przedstawiamy STC Staking, też tutaj będzie możliwy, czyli ze stakingu STC posiadacze mogą zarobić ponad 30% miesięcznych zwrotów i ponad 320% rocznego zysku. Wow! W programie uczestniczy już ponad 54 tysiące posiadaczy tokenów STC. Dodając w zeszłym tygodniu ponad 300 tysięcy tokenów STC, Student Coin planuje ogłosić okresy obstawiania, czyli stakingu STC do dolara w nadchodzących dniach. Zapewniając dalszą przejrzystość i pomocne definiowanie cyklu płatności. Oprócz stakingu, posiadacze tokenów STC otrzymują również cykliczne płatności z giełdy STC, generowane z finansowania społecznościowego i opłat. Do tego mamy też Student Coin, który ma być platformą, na której ludzie, projekty lub instytucje mogą łatwo tworzyć własne tokeny i zarządzać nimi, czyli DeFi, NFT. Więc hmm, tutaj widzimy, że świetnie, przynajmniej reklamowo to wygląda do tej pory i zobaczymy, co będzie dalej? Dajcie znać, czy ktoś z Was zainwestował? Student na w pierwszej, drugiej, piątej fazie, czy pierwsza dziesiątka była zarezerwowana dla powiedzmy tylko i wyłącznie założycieli, a potem youtuberów, a dopiero potem dalej, długo, długo kolejni inwestorzy. Dajcie znać, jestem cię. Oj, chyba zbliżamy się do. Szczytu tej hossy, bo Paris Hilton na nowo, tak jak w 2018 mówi, że bardzo, bardzo jestem podekscytowana bitcoinem. Paris Hilton ujawnia, że od jakiegoś czasu jest w bitcoinie, więc Paris Hilton twierdzi, że jest podekscytowana tą technologią, zorientowana biznesowo, pochodząca z Los Angeles. Również przygotowuje się do zaprezentowania swojej pierwszej e, serii NFT w tym miesiącu. Także mamy Lindsay Loan, teraz mamy Paris Hilton. Jak takie właśnie informacje widzę to już gdzieś tam jesteśmy blisko szczytu przynajmniej tak mi się wydaje Chociaż może być to kuszące, aby lekceważyć komentarze Hilton jako kolejną oznakę rynkowej piany. W rzeczywistości przypisuje się wyznaczenie wielu trendów od odpłacenia za uczestnictwo w imprezach po rzekome wymyślenia selfie z Britney Spears. Także może warto posłuchać, bo no jest to show biznes, w którym Paris Hilton widzimy tutaj świetnie sobie radzi. Wartość netto business moment przekroczyła 300 milionów dolarów. Mimo, że jej dziadek Baron Hilton przekazał jej spadek na cele charytatywne w 2007 roku. Więc... Widzimy, że nawet mamy tutaj wsparcie Paris Hilton. News BTC. Dlaczego Mark Cuban uważa, że Ethereum jest prawdziwą e, walutą? A więc, w wywiadzie dla Delphi Podcast, Miliarder Mark Cuban powiedział o swoich doświadczeniach z kryptowalutami. Twierdzą, że Bitcoin zabrał pieniądze ze złota i nadal będzie to robić. Miliarder rozdzielił aplikację między jedną kryptowalutą a drugą. Dla marka Cubana, najbardziej ekscytującą częścią przestrzeni kryptowalut jest pojawienie się decentralizacji i zdecentralizowanych finansów. W tym sensie uważa, że Ethereum za znacznie bardziej porównywalne z rozwojem internetu i jego wieloma przypadkami użycia. Kiedy zaczął się dziać internet albo tworzyć, zacząłem widzieć te wszystkie aplikacje, które mogły zakłócić rzeczy, które wydarzyły się w świecie analogowym. Teraz spójrz na to, co się dzieje. Zobaczysz, jak pojawiają się inteligentne kontrakty i fakt, że zdecentralizowane były i to właśnie zmieniło całą grę. Zdecentralizowane. Ojej, jak ja bym tutaj mógł decydować na temat tego, co tutaj widzimy w tym tylko i wyłącznie w cytacie. Wyobraźcie sobie, że smart kontrakty były możliwe od dnia pierwszego na Bitcoinie. Ale żeby poznać historię tego wszystkiego, musielibyście się cofnąć do. W głowie twórcy Bitcoina książka, przynajmniej audiobooka, bo na razie z powodu dużego zainteresowania książki nie ma, będzie wysyłana ponownie w połowie kwietnia, i dowiedzieć się, co tak naprawdę miał na myśli, tworząc Bitcoina Satoshi Nakamoto, pozostawiając nam swoje cytaty i pozostawiając nam e, white paper. W którym dowiemy się, co było możliwe, a co dzisiaj nie jest, dlatego Mark Cuban przechodzi na Ethereum, bo tam to jest możliwe. A dlaczego to nie jest możliwe na BTC? Więc możecie się tego wszystkiego dowiedzieć i jaka ta decentralizacja jest, też się dowiecie, bo. Wiemy dokładnie, jaka była w Ethereum w momencie DAO hack w 2016 czy 2017 roku. Teraz dokładnie nie pamiętam, gdzie wydarzył się DAO hack. Na Ethereum się mówiło, że to jest po prostu. Czekajcie, czekajcie, żebym nie spalił. A, kod jest prawem. Kod jest prawem na Ethereum do momentu, kiedy jakiś duży inwestor nie stracił potężne pieniądze w DAO Hacku i potem się cofnęło pewne rzeczy. I dlatego powstał Ethereum Classic. Ethereum, Ethereum, ten, który dzisiaj przechodzi na Ethereum 2.0, który jest tak zdecentralizowanym protokołem, że musieli, w cudzysłowie oczywiście, musieli po prostu cofnąć bloki. Także jeżeli wiecie, znacie te wszystkie słowa, synonimy, do czego one piją, biją pianę, to też wiecie o co w tym wszystkim chodzi. Co nie oznacza, że nie można właśnie na takim Ethereum zarobić krocie. Bo widzimy, że można. Na spekulacji, tak jak mówiliśmy na początku tej audycji, można zarobić bardzo dużo pieniędzy. Czy to jest długoterminowo? 10, 20, 50 lat? Będziemy słyszeć jeszcze o Ethereum? Hmm. To jest kwestia zastanawiająca, ale tutaj poznacie przynajmniej historię. Więc pan Mark Cuban zdawał sobie sprawę z przypadku użycia Bitcoina już w 2012 roku. Przedsiębiorca czuł, że jego ograniczenia powstrzymają go przed działaniem. Jednak ponownie podkreślił, że najlepszym zastosowaniem jest przechowywanie wartości. No na dzisiaj tak, bo jeżeli nie mamy innych funkcji, które zostały usunięte z BTC, no to faktycznie może mieć rację. Twierdzi, że w odniesieniu do tego pomysłu zawsze był pozytywny. Ludzie powiedzieli, że Bitcoin jest walutą i pomyślałem, to po prostu nie zadziała. Ale przez cały czas mówiłem, że to jest magazyn wartości, w którym jeśli się uda przekonać ludzi, że jest to lepsza alternatywa niż złoto z powodu jego rzadkości algorytmicznej, cena pójdzie w górę. No i dzisiaj, parę lat później wiem, że miał rację oczywiście, ale też tutaj mówi podkreśla Ethereum, że to może być ten prawdziwy pieniądz, który jak tylko załapią, o co chodzi ze skalowalnością i będzie można nie płacić za transakcje mniej niż 100 dolarów albo za smart contract, przynajmniej na Ethereum 2.0, bo tak mamy obiecane, no to wtedy to będzie ten pieniądz, który pójdzie jeszcze wyżej. Mamy też sprawę sądową, której nawet nie słyszałem, a się działa właśnie na Florydzie pomiędzy Bitcoin Cash, nie wiem czy pamiętacie, a BSV, był tam hard fork, wydarzył się i tutaj oskarżeni byli z Bitcoin Cash, Roger Ver, Jihan Wu i Jesse Powell, gdzie... Została ta skarga na razie odsunięta. Dlaczego? Najpierw zobaczmy dlaczego. Centralizacja sieci z technicznego punktu widzenia. Pozew twierdził, że Ver i Jihan Wu i Bitman Technologies. Wzięli pod zastaw 90 tysięcy maszyn antminerów, które działały w oryginalnej sieci Bitcoina, i przestawili je na wydobywanie Bitcoin Cash. To, jak twierdził Pozew, zwiększyło moc mieszania puli wydobywczej Vera. Bitcoin.com o ponad 4000%, skutecznie centralizując sieć Bitcoin Cash. Tydzień przed aktualizacją oprogramowania pule wydobywcze Bitcoin.com i Bitmain Technologies otrzymały łącznie 20% bloków, czytamy w skardze. Ponadto działania oskarżonych miały rzekomo wpłynąć na ceny rynkowe Bitcoin BTC, Bitcoin Cash i Bitcoin SV, a także zmusiły ułap do opuszczenia sieci tym, jak firma z Miami zainwestowała ponad 4 miliony dolarów w swoje infrastruktury, więc giełda kryptowalut Kraken została oskarżona o początkową odmowę umieszczenia BSV na swojej platformie po tym, jak opublikowała publiczne oświadczenie, w którym stwierdzono, że Bitcoin SV nie spełnia obecnie wymagań dotyczących notowań Kraken i jest mało prawdopodobne, aby był obsługiwany, jednak 3 dni po tym, jak Bitcoin SV oddzielił się od Bitcoin Cash, w rzeczywistości było notowane na Krakenie. Także widzimy, że tutaj nie udało się ich oskarżyć, a dlaczego? Jest pewnie jeszcze koniec tej sprawy, bo w środę 1 kwietnia sędzia Chris Makali z południowego dystryktu Florydy oddaliła sprawę zgodnie z orzeczeniem, aby skarga została rozpatrzona przez sąd. Musi zawierać fakty, a nie wnioski, które mogą sugerować jakikolwiek spisek. Więc czy będzie druga tutaj droga jeszcze do kolejnego oskarżenia? no Nie wiemy, ale wiemy, że ta sprawa na razie jest oddalona. Okej, okay, przejdźmy do polskich YouTuberów Jurek z analizy. Podsumowanie tygodnia. Życzenia świąteczne: BTC, T-Rex, BSV, Ethereum, BZRX, XVG, LSK, Uni i DOT. Tutaj były na jego analizie FX ale ale jaja, indeksy jak malowane. Encyklopedia kryptowalut, poranek z krypto. Ethereum i BNB odpaliły. Coinbase na Nasdaq już za 12 dni. Kryptokamikadze. Perfekt Bitcoin na trade nie tylko dla traderów. Założenia jest też y, oczywiście dalej. 3, 2, 1, krypto, setupy kawa, Bell, Neo, ONT, LTC, BTC, Ethereum, Gold, Silver, ojej, dalej nie tam ale jest ich mnóstwo u Maćka, kryptowujek, Bitcoin, Vs, Altcoiny, nie ma Ethereum dziś, jest też Szczepan benten Bitcoin za 1,5 miliona złotych w 2021 i nawrócenie Goldmana, kwarantanna z Bitcoinem, fil konieczny, koniec hosty na Bitcoinie, kiedy sprzedawać? Jarząbek. Mainstreamowa adopcja przyspiesza update odnośnie Luna i Run. Bitbay Polska analiza techniczna. Bitcoina BTC do złotówki. Jest też dzienna dawka dyskomfortu. Bitcoin ma DeFi i dodaj płynność na Sovereign i zarabiaj SOV. Crypto Masters. 290% w dwa tygodnie. Dwa projekty z dużym potencjałem na duże wzrosty. Rekin biznesu, Bitcoin i Ethereum. Co kupić, jaką obrać strategię inwestycyjną w kryptowalutach? Gratulujemy 2000 u rekina biznesu też. A prześmiesz na komentarze. Dzięki. Feniks, nie ma problemu. Stanisław Kolarz. Tutaj mamy też Sebastian Borna. Łapa w ciemno i do góry i oglądamy CCU. Zawsze na propsie. Dziękuję również. Ida Dymowska. Przecież zapowiedział, że około 8 kwietnia ma się skończyć hosta, więc dlaczego proponuje Alty na kwiecień? Koniec hosty odwołany. Linie się nie przetną. E, Borsuk, trochę się pogubiłem. Już nie wiem, czy będzie koniec, czy lecimy dalej. Jeżeli dalej, to oznacza, że te średnie kroczące są jednak nieprzetną. Zapowiedział, że kończy się HOSA, chyba czegoś nie rozumiesz. A techniczna to szukanie prawdopodobieństw, a nie przepowiadanie przyszłości. To, że BTC straci, nie znaczy, że alty nie pójdą. No więc właśnie, dokładnie. Przynajmniej jesteśmy przygotowani na wszystko pod względem CryptoCrew. Zawsze możemy sami tworzyć wykresy, sami się dowiedzieć, co może się wydarzyć na wykresie i wtedy grać pod swoje wydarzenie. Ja jakoś czuję się dużo bardziej przygotowany na każdą ewentualność jeżeli oglądam kryptokryju. Wszystkiego dobrego życzę tobie Fenix i wszystkim śledzącym twój kanał. Alleluja. Zostańmy z BTC chociaż do kolejnej hosty. Bitcoin fisaka, dzięki. Również życzę wam wszystkim właśnie takiego. Alleluja. I spokojnych, zdrowych świąt z rodziną. A jeszcze dla tych od Jackowskiego to do... Miśku tutaj dodał wcześniej. Chciałem tylko powiedzieć, że przepowiednie pana Jackowskiego się nie sprawdziły, a ja tutaj dostałem też odpowiedź od Spopielara, który mówił: Nie mówił, że ma BTC upaść, tylko że będą duże spadki i dużo ludzi potraci pieniądze. Teraz zobaczymy kiedy w takim razie. A wiem, że jest tam duża ekipa u pana Jackowskiego na czacie live którzy próbują zapytać, co z tymi altami, co z tymi kryptowalutami, co się wydarzy w niedalekiej przyszłości. Sam jestem ciekaw, czy faktycznie lada tydzień, czy to ósmy. Ósmy mamy już za 6-7 dni, około 5, więc będziemy wiedzieć tak naprawdę, czy będzie spadek tego BTC, co nie oznacza, że altcoiny też spadną. Hmm, dziwne. Bo wydaje mi się, że jeżeli BTC by spadł przynajmniej 30, 40, 50%, to i alty dostaną dużo, dużo więcej. Sprawdzimy. Życzę Wam jeszcze raz wspaniałego weekendu. Zobaczę, czy będę miał czas w ogóle w weekend do Was podejść. Zobaczymy. Zrobimy spontan. Jeżeli KryptoCrew wyjdzie, jeżeli będę na rejonie, to coś dodam. Jeżeli nie, sorry, jestem w poniedziałek z powrotem. Pamiętajcie, zostańcie z Bitcoinem.